Ogrodnik to utwór, który nazwałbym hymnem gatunku post-smutek. Z jednej strony jest to nawiązanie do mojej pierwszej płyty i piosenki Sierść, czyli Od sierści się drapie. Tutaj znowu rozdrapuję swoje wszystkie rany. Oczywiście znowu świadomie. Z drugiej strony Psychiczny fitness, czyli tytuł tego albumu, który jest nawiązaniem do tekstu Michała Wiraszki, do piosenki Zapach wrzątku i jego miejski fitness. Jest to utwór opowiadający o osobie, która zdaje sobie sprawę, że cierpienie jest nieodłączną częścią życia, ale wcale nie uszlachetnia. W jakiś przedziwny sposób dzięki niemu dociera do nas poczucie naszego istnienia. Tytułowy ogrodnik to swoisty człowiek obarczony wszystkimi najlepszymi i najgorszymi cechami. Człowiek, który świadomie próbuje nowych rozwiązań, często popełniając błędy i zdarza mu się przesadzać nie tylko rośliny. Obcowanie emocjonalne z inną osobą bardzo mocno przypomina pielęgnowanie roślin, oglądanie kwiatów i wycinanie chwastów, bo chyba to są nasze działania nad emocjami, które stosujemy wobec drugich osób. W piosence tej charakterystycznym dźwiękiem są butelki, które Adaś Fordon nagrał zamiast wcześniej wymyślonego cowbella. I taki melancholijny, ale nie smutny vibe, raczej taki właśnie post-smutkowy. Na osobną historię tutaj zasługuje Piotrek Rogucki, który we wspaniały sposób wsparł ten utwór swoimi głosami. Pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrkiem na początku, pytając go, czy miałby może chęć w tym utworze się pojawić gościnnie, i początkowo myślałem o tym, żeby zaśpiewał drugą zwrotkę. Pamiętam, jak później Piotr zadzwonił do mnie i powiedział: Paweł, nagrałem to, wyszły wspaniałe chorały gregoriańskie, mi się podoba. W konsekwencji, jak tutaj można usłyszeć, Piotr zaśpiewał wszystko. Tak naprawdę druga zwrotka była rzeczą, z której w największym stopniu zrezygnowaliśmy, bo okazało się, że te jego harmonie w pierwszej zwrotce i w refrenach totalnie zmieniły ten utwór i wywróciły go do góry nogami, czyli po raz kolejny wszystko poszło zupełnie nie po mojej myśli i okazało się czymś katastrofalnie wspaniałym. Uwielbiam takie sytuacje artystyczne w życiu i bardzo się cieszę, że Piotr na tej płycie właśnie w ten sposób zaznaczył swoją obecność.